Dobry wieczór Państwu. Orkiestra Dema Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarkach pod kierownictwem pana Tomasza Radosza przywitała Państwa na kolejnym koncercie noworocznym. I ja w imieniu organizatorów bardzo gorąco i serdecznie witam wszystkich parafian, gości, widzów i wszystkich tych, którzy uwielbiają muzykę tej orkiestry dętej. A powiem Państwu, że ostatni raz widzieliśmy się tutaj 2 lata temu. To pandemia nie pozwoliła zorganizować w zeszłym roku tego koncertu. Cieszmy się zatem, że mimo licznych trudności dla organizatorów jesteśmy tu dzisiaj razem. Cieszmy się, świętujmy i upajajmy wielkim kunsztem tych oto muzyków. Panowie i panie, instrumenty w górę. Muzycznym kwiatem składanym od orkiestry.
Mówi się, że klimat tworzą ludzie, a klimat koncertów tworzą widzowie. Kolędujmy wspólnie razem. Niech radość z narodzin Pana rozbrzmi na całą parafię. Śpiewać będzie nam pani Ewa Ostrowska, która uczy się gry na saksofonie altowym, ale dzisiaj żegna nas będzie swoim srebrnym słowiczym głosem. Mędrcy świata!
przynajmniej jedna z najpopularniejszych utworów na orkiestrę Denton, Amadeusz samego Wolfganga Amadeusza Mozarta. Utwór ten ma piękny walor liryczny. Kompozycje tego rodzaju wymagają umiejętności gry z dużą ekspresją. W tej niezapomnianej melodii wyczuwalny jest wspaniały talent i geniusz Mozarta, tak jak wielki kumsz naszych orkiestrantów. Amadeusz!
Zapraszam do kolejnej wspólnie Triumfy. Śpiewa Ewa Ostrowska. Thank you.
Szanowni Państwo, orkiestranci będą mieć krótkominutową przerwę, natomiast w tej przerwie pragnę obdarować Państwa pewnymi prezentami. Będą to pamiątki z tego dzisiejszego koncertu i nie spoczną, dopóki każdy z widzów, każdy biorący udział w dzisiejszym koncercie nie otrzyma takiej pamiątki. Tuż po tej przerwie będziemy kolędować dalej. Jak Wam się podobało? Powtórkę zrobimy. Tak, druga część. Bierzemy promoczki, bo teraz za darmo, a za chwilę bym za pieniądze. I rozdam jeszcze jak, tu pani będzie nas. Tu jeszcze pani nie ma, a zobacz, a kurczę ma zachowanie. Tam też na pulsie wszędzie, tam też na pulsie są. Także zawsze pan cieszę się, że się przyszli, że nie boimy się. Troszeczkę rozrywki nam potrzeba, nie tylko ta filmowej, nie? To skąd te spanowe przyjęcia? Jak pan tam macie broczki?
Witam orkiestrantów w drugiej części koncertu i prosimy o jego rozpoczęcie. Utwór Wysoka Katedra. Thank you.
się założyć, a nawet mam pewność, że nie ma wśród nas osoby, która nie zna bądź nie słyszała utworów przebojów czerwonych liter. Z tym, że Państwo macie tę wyjątkową okazję, możliwość niepowtarzalną zaśpiewać utwór Jest taki dzień razem z orkiestrą i solistką Ewą Ostrowską. Thank you.
Szanowni Państwo, film Król Lew przepiękny, ale przyznacie, że muzyka mechaniczna nija się ma do muzyki na żywo. Gorące brawa dla orkiestry. Utwór, który na brytyjskiej liście przebojów w 1985 roku zajmował pierwsze miejsca i stał się najlepiej sprzedającym singlem roku. A jak on zabrzmi dzisiaj? Power of Love w wykonaniu orkiestry Dente. Thank you.
Szanowni Państwo, jest taka pieśń, jest to hiszpańska pieśń religijna, do której muzykę i słowa napisał hiszpański ksiądz. Polski tekst został po raz pierwszy wydrukowany w salezjańskim śpiewniku. A ja zadam Państwu zagadkę. Była to ulubiona pieśń naszego papieża Jana Pawła II. Powolutku koncert będzie dobiegał do końca i ci z Państwa, którzy jeszcze nie zaczęli z nami wspólnie śpiewać, mają tą okazję. Barka w wykonaniu Orkiestry Dente i pani Ewy Ostrowskiej. Sprzedajemy w cudzysłowie. Przekazujemy.
Dla nas też to jest przyjemność, bo jak wiemy, w zeszłym roku nie robiliśmy nic, byliśmy zamknięci. Też ludzie, tak jak ja, czy muzycy moi, mają ambicje i jeżeli byśmy do koncertu się nie zagrali, to właśnie przygotowaliśmy się przez ten rok, to byśmy chyba już całkiem schowali instrumenty do szafy. Także bardzo jeszcze raz dziękujemy Państwu za przybycie, za tak liczne przybycie, bo jesteście dla nas takim znakiem, że chyba coś tam znaczymy dla Was, dla Waszych serc, dla waszych tam uczuć. Też pozdrawiamy wszystkie osoby, które oglądają nas na Facebooku, bo jak wiem, wiele osób nie mogło z różnych przyczyn przyjść. Szczególnie pozdrawiam dwie osoby, które były jeszcze wczoraj z nami na próbie generalnej, a niestety już dzisiaj, no niestety, zachorowały i można powiedzieć, na ostatni moment, no niestety odpadły. Także tak wszystko mówiąc. Także dla nich też dedykujemy ten koncert, że się trzymają, niech będą zdrowi i pełni tutaj ducha. Nie? Dobrego. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, to dobrze. Ale szczególnie musimy wszyscy podziękować tej jednej osobie, którą jest ksiądz proboszcz. Księże proboszcz, jesteś gdzieś? Słyszę cię, nie widzę cię. Także... Dziękuję. Chciałem Państwu powiedzieć, że ksiądz proboszcz jest dla nas ogromnym wsparciem, że przyjął nas pod swój dach dzisiaj. Że po prostu tak nas promował, tak szczególnie promował. Zawsze nas promuje, zawsze ciepło od nas mówi, zawsze nas wspiera, czy to duchowo, czy to nawet nie finansowo. Także my księdza bardzo, bardzo, bardzo kochamy, można powiedzieć. Także księże, osoby, bez której dzisiaj bym nie dał rady i przez może ostatnie tygodnie też bym nie dał rady, która jest moją naprawdę taką duszą, bardzo dobrą duszą, która pomaga mi cały czas tym wszystkim i psychicznie i fizycznie, trzeba coś załatwić, nie wiem, wcienny pogadać, kupić coś, załatwić, przywieźć. Ja się już bym nie martwił, tylko co ta osoba wykonuje, także Madzia Biedro. Także Madzia, bardzo dziękuję. Zawsze mogę się liczyć. W orkiestrze i w kościele, i w szkole, i gdziekolwiek.
Maciu, co by było, gdyby cię nie było? Bardzo dziękuję. Skarb ziemi żareckiej. Chyba to już by było wszystko z podziękową. To teraz pożegnam się z Państwem takim utworem, który może to tak, taką jest klamrą na tą całą dzisiejszą uroczystość, na tą moją przemowę tutaj ludne. Także zagramy ostatni utwór. Przekażmy sobie znak pokoju. Zaśpiewa Ewa Stosik. Myślę, panie Tomaszu i cała orkiestra i panie, i za te dobre bryloczki serdecznie im potem podziękujemy hojną, szczerą uprzejmością i nie skąpmy na te dobre orkiestry, bo oni zasłużyli na to, żeby ich wynagrodzić. Bardzo, bardzo dziękujemy i Thank you.
pozdrawiam PiS. Thank you.
telewizji.
też chciałbym dla Państwa zaapelować o to, żeby powiem wam tak, możecie usiąść. Ja się powiem. Taka refleksja w życiu. Jak byłem małym chłopcem, no, wielu pewnie z nas tak miało taką sytuację, że jak się był małym chłopcem, grało się w orkiestrze, to był wstyd. Że w orkiestrze, grać w orkiestrze był wstyd. Ale mi się wydaje, że dzisiaj to jest chyba zaszczyt grać w orkiestrze. Także, drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie, za te owacje, za miłe słowa tutaj, które wielbiciele naszą. Apel do Państwa taki, jeżeli macie w rodzinie, nie wiem, dzieci do lat 9, od 9 roku życia, lub nawet Wy, dorośli, jeśli macie chęć, czujecie ten klimat, serdecznie zapraszamy do nas. Ja podchodzę do każdego indywidualnie, każdego ucznia, czy to jest dorosła osoba, czy młoda. Także myślę, że wspólnie jest zawsze to robimy. I może w przyszłym roku ktoś z Was tutaj dołączy. Mamy tutaj jedną dziewczynę, która ma na imię Dominika. Na klarnecie pokażę Dominika. Która jest ewenementem, jeśli chodzi o naukę na instrumencie, bo dziewczyna się dopiero uczy na niecałe 2 miesiące, a już gra się koncert, także takie sytuacje to ja w ogóle nic nie słyszałem. Oczywiście Państwo, nie ma rzeczy niemożliwych, nie ma, nie da się, nie ma, nie mam czasu. Dokładnie. Nie no, to już jestem człowiek rodzi, ale zawsze sobie właśnie tłumaczymy, nie mam czasu, albo mam robotę, mam 3 roboty. Ja osobiście też mam 3 roboty i też muszę znaleźć czas, żeby poświęcić ludziom czas, w domu coś poświęcić, komuś wytłumaczyć coś. Także powiem wam, każdy z nas ma czas, tylko każdy musi chcieć go wygospodarować. Także bardzo chętnie, bardzo zachęcam Państwa do mobilizowania swoich rodzin, znajomych, sąsiadów. Ogólnie trzeba mówić o tym, mówić, rozmawiać o orkiestrze, że jest orkiestra, że jest jakiś tutaj, można powiedzieć, dar kultury, który możemy tutaj, możemy się pochwalić, nie tylko w gminie, ale i szerzej, tak. Byliśmy w Krakowie, w RMF-ie, także też dużo miłych słów z Polski, powiem, że my coś mamy w tych arkach. I fajnie było to zauważyć, nawet z waszej strony, nie? I fajnie było, żebyście też nas wspierali. Może ktoś przyjdzie, może w przyszłym roku zagra. Także to było bardzo fajne, także tak było na początku. To nie jest wstyd, to jest zaszczyt, to jest pierwszy. Także dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, drugi koncert roczny powolutku dobiega do końca. Ale ja postaram się tutaj podsumować słowa pana Tomasza. Mam pewną uwagę, pewne niedociągnięcie. Dostaliśmy dzisiaj preloczki. Na nich pisze Orkiestra Dęta OSP Żarki. Brakuje czegoś, niedodrukowaliście. Na przyszły rok musicie się poprawić. Brakuje wizytówka gminy Żarki. Tego życzę Państwu i całej orkiestrze. Choć przez chwilę czuł się, jak ksiądz Grobosz powiedział, jak na koncercie w Wiedniu. Niechaj przełoży to na datek, który wesprze rozwój tej orkiestry, bo są tego warci. Dziękuję pięknie za uwagę i do zobaczenia za rok. Dziękuję bardzo.
jest w imię i Panu wszystkim serdecznie dziękuję. Te są programy, wywiady, koncerty, to będzie jedno do Pana proszę. Tętny wywiad będzie. No i wyszło? Wyszło? Nic z tego nie będzie. Weźmy.